Program Drugi Polskiego Radia, minęła godzina 18. Jazz.pl. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu 3 Polskiego Radia w Warszawie na najdłużej działającym i najdłuższym festiwalu jazzowym w Polsce, czyli w cyklu Jazz.pl. Liczby kompozycji, które stworzył nasz dzisiejszy bohater, nie podaje się za pomocą sztuk, a przy pomocy kilometrów. Kilometrów taśm, na których nagrana została jego muzyka, i te kilometry taśm znajdują się w archiwach Polskiego Radia. Byłby pianistą, gdyby nie pewien pan o nazwisku Trzciński, o pseudonimie Komeda, który namówił go, by sięgnął po wibrafon. Chociaż słowo namówił nie jest najlepiej dobranym, pewnie go zmusił, dlatego że w zespole, w sekstecie Komedy, no, nie mogło być dwóch pianistów. Owy sekstet wystąpił w 1956 roku na pierwszym ogólnopolskim festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie i swoim koncertem otworzył erę jazzu nowoczesnego w naszym kraju. A otworzył tę erę kompozycją Memory of Bach, taką inspiracją i interpretacją 14. inwencji dwugłosowej Jana Sebastiana Bacha. I właśnie ten utwór symbolicznie otworzy nasz dzisiejszy koncert w studiu S3. Koncert otworzy i ten koncert będzie dedykowany, oczywiście, Państwo się domyślają, wielkiemu wibrafoniście, wielkiemu kompozytorowi, aranżerowi, bandliderowi Jerzemu Milianowi. To właśnie jego kompozycje dzisiaj tutaj zabrzmią, a żeby dodać temu wszystkiemu odpowiedniego ceremoniału, odpowiedniej symboliki, ale też i takiego mocnego wydźwięku, jego kompozycje nie wykonane zostaną na jednym, na dwóch, a na trzech wibrafonach i jednej marimbie. Liderem tego wielkiego zespołu, który dziś wystąpi, będzie muzyczny spadkobierca Jerzego Miliana, czyli Bernard Maselli. Przed Państwem Bernard Maselli i jego septet. Wielkie brawa!
Thank you.
Dobry wieczór. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. To mam nadzieję, że Państwo poznali to słynne Memoir of Bach Krzysztofa Komedy i Jerzego Miliana. Troszeczkę przerobione przez nas. Dzisiejszy wieczór, jak widzicie, nie widzieliście kiedyś taki skład w ogóle? No właśnie, ja też nie. Dzisiejszy wieczór jest niezwykły, dla mnie to jest wielka przyjemność i też takie poczucie przygody, bo nie mieliśmy w historii polskiego jazzu jeszcze takiego projektu, gdzie czterech wibrafonistów spotyka się z Towarzyszeniem Wybitnej Sekcji Rytmicznej i od nich rozpocznę. Proszę, powitajcie gorąco, bardzo gorąco Bogusława Bogusia Kaczmara na fortepianie. Michał Kapczuk będzie grał na kontrabasie. Marcin Jar będzie grał na bębnach. Marcin ma takie samo R, słyszycie, rabarbar, kaloryfer. No, Marcin ma takie samo R, więc ja się czuję z nim duże pokrewieństwo. Pokrewieństwo to też niezdrowe słowo dla mnie. No i my tutaj na tych naszych, jak to się mówi w środowisku kolokwialnie, drabinach, czyli Dominik Bukowski na wibrafonie. Bartek Pieszka też na wibrafonie i na marimbie. Karol Szymanowski również na wibrafonie. Ja się nazywam Bernard Maseli i się okropnie cieszę, że przyszliście dzisiaj do nas, żeby tutaj z nami spędzić ten wieczór, bo przecież mieliście Państwo do wyboru różne inne bardzo atrakcyjne miejsca w tym miejscu. Chcecie spędzić czas z nami i tak mamy pierwszy utwór za sobą, a ponieważ formuła tego koncertu jest też tak dziwna jak ten zespół, bo tak naprawdę jest taki mini festiwal wibrafonowy. Gramy kompozycje wspólnie, ale również gramy swoje indywidualne prezentacje z utworami Jerzego Miliana i nie tylko. I teraz przyszła kolej na właśnie indywidualne dwie prezentacje. My do Was później wrócimy, a ponieważ ja nie chcę za dużo już gadać, to tylko powiem, że teraz zostanie z Państwem Karol Szymanowski, który zagra genialną kompozycję Jerzego, która się nazywa I Remember Olga, a później przyjdzie do Was Bartek, który zaproponuje swoją kompozycję, która się nazywa Minor, a później my do Was przyjdziemy i później będę więcej gadać. Thank you.
Thank you.
Paul Bartek, Dominik. Znacie te utwory, prawda? Dziękuję. Dziękuję, Andrzej, przynajmniej. Dobrze, to w takim razie tego wam na złość nie zapomnim, tego, który sam sobie zagram. I mam nadzieję, że państwo go znacie wybitnie. Jeżeli nie, to was tutaj zamkniemy w S3 i zostaniecie z nami forever and ever. Thank you.
Wielkie brawa. Dominik Łukowski. W kompozycji Street 2000. Kompozycji autorstwa Andrzeja Zielińskiego, ale te kompozycje często wykonywał Jerzy Milian, nasz dzisiejszy bohater. Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja cykl jazz.pl. Jeszcze przez 8 minut do 19 słuchamy muzyki Jerzego Miliana i septetu Bernarda Masellego. Septetu w składzie. Lider Bernard Maselli. Karol Szymanowski. Bartosz Pieszka. Bogusław Kaczmar, Marcin Jar i Michał Kapczuk. Do 19 na antenie Dwójki, od 19 w streamingu wideo na Facebooku radiowej Dwójki. Ja się z Państwem żegnam, Andrzej Zieliński. Do usłyszenia. Zostałem Państwa w najlepszym, pełnym składzie septetu Bernarda Masellego.
Wielkie brawa. Bernard Masalis Septet. Marcin Jarl. Michał Kapczuk. Bogusław Kaczmar. Dominik Bukowski. Karol Szymanowski. Bartor Pieszka. I Jerzy Milian, który na pewno razem z nami tutaj był. Siedmiu wspaniałych. Wielkie brawa. Dobre wibracje Jerzego Miliana. Jeżeli jeszcze, myślę, że jeżeli się postaramy choć chwilę, to panowie wyjdą jeszcze raz zagrać na tych czterech wibrafonach. Chciałem zapowiedzieć dzisiejszy koncert 3-4, na tym mogę jeszcze raz. 3-4, Bernard Masalis, Septet. Dziękujemy. A dziękujemy. Muszę wam powiedzieć, że to jest wyczyn. Skończyliśmy dokładnie o 19:00. Wow. Ale my zagraliśmy już wszystko. Musimy, jedyne, co możemy zagrać, to możemy zagrać jeszcze jeden utwór, a jest taki jeden, który wybitnie lubimy, potwornie lubimy i chcemy go zagrać dla was jeszcze raz, bo jest fajny. Dobrze?
Bernard Masseli Septet. Największe stężenie perkusistów na metr kwadratowy w Polsce. Wielkie brawa. Program poświęcony Jerzemu Milianowi. The Good Vibes of Jerzy Milian. Dobre wibracje Jerzego Miliana. Jak powiedziałem, największe stężenie perkusistów na metr kwadratowych i tych perkusistów, proszę Państwa, to jeszcze będziemy oglądać, dlatego że w przyszłym tygodniu w cyklu jazz.pl wystąpi Stanisław Aleksandrowicz, który zagra ze swoim zespołem, swoim kwintetem w cyklu jazz.pl. Audycję zrealizowali akustycznie Leszek Kamiński, Michał Bereza i Przemysław Nowak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo pani dyrektor Małgorzacie Małaszko-Stasiewicz, która koordynuje, organizuje z nami koncerty cyklu jazz.pl. Zapraszamy. Do usłyszenia. Do zobaczenia.